Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Klub Rugby Miedziowi Lubin zorganizował kolejne spotkanie dla najmłodszych. W zespole szkół i placówek oświatowych odbył się pierwszy integracyjny turniej rugby, tak. Lubińscy rugbyści kolejny raz wyszli naprzeciw najmłodszym sportowcom. Integracyjny turniej rugby odbył się jednak po raz pierwszy. Pierwszy turniej integracyjny, zaprosiliśmy szkołę specjalną z Lubina, która jest współorganizatorem. Szkoła specjalna z Bolesławca, szkoła podstawowa nr 5 i szkoła podstawowa nr 10. Uczymy dzieci grać, niektóre dzieci już grają. Szkoła podstawowa nr 5 już gra od kilku lat w Lubinie, w całej Polsce. W tej rywalizacji nie liczył się wynik, nie było tabel notowania rezultatów i punktów. Liczyła się dobra zabawa i zapoznanie z tajnikami rugby. Zasady rugby są bardzo trudne, ale dla dzieci jest wprowadzona odmiana bezkontaktowa. Rugby tak, dzieci zrywają sobie szarfy, nie ma autów, nie ma młynów, nie ma raków, nie ma moli. Prosta, uproszczona, najprostsza gra, jaka może być w rugby. Zrywamy sobie tagi i gramy dalej. Turniej rugby to kolejne zawody sportowe, które odbyły się w sali gimnastycznej zespołu szkół i placówek oświatowych. Znajdujemy się w szkole, w której kształcą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie i myślę sobie, że to jest strzał w dziesiątkę. Jak przyszedł do mnie prezes z zapytaniem o możliwość organizacji, to miałam przerażone oczy. Pomyślałam sobie, matko, przecież oni mi się tu pozabijają, jakie rugby. A to jest tak fajnie dostosowane i tak innowacyjne, że myślę, że przyjmie się to u nas w naszej szkole. Do rozgrywek Miedziowi Lubin zaprosili uczniów ze szkoły podstawowej nr 5 i 14, a także dzieci z placówek specjalnych z Bolesławca i Lubina. Kolejny udany start w Pucharze Polski Nordic Walking zanotowali zawodnicy KS Metrako Polkowice. Łącznie polkowiccy kijkarze wywalczyli 23 medale, 12 złotych, 5 srebrnych oraz 6 brązowych. Bezkonkurencyjny w półmaratonie okazał się Krzysztof Skiba, tuż za nim linię mety minęli kolejni zawodnicy polkowickiego klubu, Andrzej Dziedziewicz i Stefan Helwig. Wśród pań najlepsza była Anna Zaczyńska. Opiekun grupy nie krył zadowolenia ze znakomitych wyników. I ostatni wyjazd był do Kolbuszowej, gdzie żeśmy zdobyli trochę tych medali. Także prowadzimy w tych mistrzostwach Polski i na 10 km, na 20, na 21. W tej chwili uważają nas jako klub najsilniejszą ekipą w Polsce. Także wróciliśmy z Kolbuszowej, dwa tygodnie temu byliśmy w Konstancinie pod Warszawą, tam żeśmy w tych solankach trochę się jodu najedli. Również podczas wcześniejszych zawodów w ramach Mistrzostw Polski zawodnicy KS Metraków Polkowice spisali się znakomicie. No wyjechaliśmy my do Bydgoszczy, tam odbyły się Mistrzostwa Polski w maratonie, 42 km, 195, tu podpowiadają. Naprawdę to był jeden z największych sukcesów, to nie wierzę, że ktoś jeszcze to kiedyś osiągnie. Chciałbym, żeby jeszcze kluby starały się to rywalizować z nami. Pojechało nas, tutaj są trzy osoby. Pan Benek Kubicki zdobył tytuł mistrza Polski w swojej kategorii 60. W maratonie pani Lucynka zdobyła tytuł mistrza Polski w maratonie. No i tu pan Stasiu, który po roku czasu jako biegacz doszedł do nas, dołączył, spodobało mu się. No i zaczyna kręcić medale i kilometry, także cieszy się bardzo. A poza tym zdobyliśmy jedną z najlepszych sukcesów, to jest jako klub najlepszy w Polsce Metrako Polkowice, które zdobyło w sztafetach 5 osób reprezentuje w Polsce. I zdobyła druga grupa Metrako Polkowice, wicemistrzostwa Polski. Już w najbliższy weekend Polkowicy Nordikowcy udadzą się na kolejne zawody. Na obiektach AWF Biała Podlaska odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo. Klub koreańskiej sztuki walki w Lubinie reprezentowało 3 zawodników. Po wcześniejszych kwalifikacjach, czyli 2 turniejach ogólnopolskich, do finałowej rywalizacji zakwalifikowało się 154 zawodników z 36 klubów. Można być zadowolonym, ponieważ mamy brązowy medal w takiej dosyć prestiżowej kategorii do 85 kg. Michał Uszczewski w pierwszej swojej walce miał aktualnego mistrza Europy i z nim przegrał, ale w kolejnych walkach w repasażach wygrał. No niestety repasaże się tym charakteryzują, że można maksymalnie do brązowego medalu dojść. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych naszych 2 zawodników, to no Gaweł Szczęsny też, tak, z losowania pierwszy, który z nim stanął do pojedynku, to późniejszy mistrz Polski, zresztą ubiegłoroczny medalista, złoty medalista mistrzostw Europy. I Patryk Łukasiewicz, który jako junior startował w kategorii do 70 kg, pierwszą walkę wygrał. W drugiej walce miał aktualnego wicemistrza Europy, Patryka
Kamila Dobrowolskiego z Wrocławia, którym po niezłej walce przegrał, ale potem się okazało, że ma kontuzję uda i nie mógł dalej przystąpić do rywalizacji, tym bardziej, że już za dwa tygodnie musi być w pełni formy na Pucharze Europy w Rumunii, dlatego też po prostu już nikt nie podejmował ryzyka, także dalej nie walczył. Uważam, że wyjazd był dobry, fajne warunki, jeżeli chodzi o halę sportową, bo ta AWF Białej Podlaskiej, dekoracje, medale, więc wszystko było, że tak powiem, na takim poziomie, jak powinno być na Mistrzostwach Polski Seniorów. W dniach 24-26 czerwca w Rumunii odbędzie się 7 Puchar Europy Taekwondo. W turnieju weźmie udział 3-osobowa ekipa KKSW Lubin. I to już wszystkie wydarzenia sportowe na dziś. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.